Siemka, z tej strony Europe Collector. Dzisiaj takie krótkie podsumowanie tego, co udało mi się kupić przez cały tydzień. Jeżeli chodzi o matchboxy, Hot Wheelsy, tutaj głównie mam matchboxy w tym tygodniu, udało mi się opolować ze względu na drop w Teddy i w chyba jeszcze Akcjonie. Tak, w Akcjonie jeszcze są dalej po 5 zł i w Teddy. Tutaj zaczniemy od tego, że udało mi się opolować 3, jak dobrze pamiętam. Tak, chyba tylko 3. Takie oto piękne Volkswagen New Beetle. Jedno z moich ulubionych aut ogólnie. Wolę jeszcze te starsze New Beetle, znaczy Beetle, ale no w tych mam już chyba trzeci czy czwarty kolor. Mam czerwony, pomarańczowy, biały. No, totalna masakra. Chcę zebrać wszystkie, jakie są. Plus kupuję ich prawie w każdej ilości. Wiem, że nie ma za dużego zainteresowania tym samochodem, więc, że tak powiem, wiem, że nikomu to nie przeszkadza za bardzo. Teraz z takich innych jeszcze nowości. Raz, dwa, trzy. O, nawet cztery. Pięć, sześć. Volkswagenów ID. Czwóreczki. No, też bardzo ładny samochód. Szczerze, jest bardzo podobny do auta, do którego przejdziemy sobie zaraz. Tak, taki oto świetny model. Nie wyłapałem jakichś takich znaków szczególnych, tak jak są w tym w Volkswagenie Golfie, że na przykład, nie wiem, na półce jest jakiś inny kolor czy coś. Odłożę sobie to na bok. Tutaj taka piękna śmieciareczka. Szczerze, widziałem u kogoś, że ktoś zbiera chyba wszystkie śmieciarki z Matchboxa, jakie powstały. Stwierdziłem, tak, to jest mój cel. Zacząć zbierać śmieciarki, bo naprawdę są pocieszne. Dobra, teraz następny. No, kurczę. Volkswagen. Znowu Beetle, ale tym razem w wersji 4x4. Znowu 3 sztuki. Szczerze, udało mi się otworzyć w ogóle ten karton jako pierwszy z tymi matchboxami. Jestem super zadowolony, ten wydech. One przeważnie są głównie tylko w tych zestawach po 5 sztuk, więc szczerze in plus. Tutaj mam jeszcze trzecie już wydanie, o ile dobrze pamiętam, Forda C900. Wcześniej był chyba czerwony, pierwszy był żółty. Bardzo się z niego cieszyłem. Czekam, aż wyjdzie do niego jakaś chociaż krótka przyczepka. Ale piękny jest ten Ford, nie powiecie, że nie. Tu jeszcze zrobię takie większe przybliżenie, bo z daleka troszkę to pokazuje. Nie otwieram ich, no bo zbieram wszystkie jako zamknięte. Może za milion lat będą coś warte. O, i teraz porównanie. Mam jeszcze dwa Opelki, udało mi się znaleźć, tylko dwa. No, ale lepsze to niż nic. Wiem, że były wcześniej w Teddy jeszcze, no ale z Akcjona cena dużo niższa. Janusz wyszedł, bo tutaj kosztowały jedyne 5 złociszy, więc szczerze, no luks totalny. A właśnie, ściągnę jeszcze te z boku sobie tylko, żeby wam pokazać. Szczerze, jeżeli mamy porównywać tego Opla Astra do tego ID Buzza 4, to bardzo podobna linia samochodu i nawet wcięcia są bardzo podobne. A nie mamy elektryka, więc in plus tak naprawdę. W ogóle to jest jeszcze ładna rejestracja. O, nie wiem, czy widać. Opel Astra. Opil zrobili. TSTRA. No. Bo widzicie, w Volkswagenie w ogóle nie ma tych rejestracji. Więc no, dziwne, że nie zrobili w ogóle. Dam je trochę na bok. Wiem, że to tak nieładnie w kadrze, ale coś, co ja uwielbiam, to jest moim zdaniem idealna podróbka Łady Niwy. Na Instagramie też mam, przepraszam, na Instagramie też mam bardzo podobną Ładę Niwę, porobione zdjęcia. Aspen Sky Holidays. Moim zdaniem też bardzo ładne wydanie. Ogólnie to się nazywa według nich Matchbox Field Card, ale ja to nazywam Ładą Niwą, bo to jest bardzo podobna buda, kształt i w ogóle. I teraz na cały karton, chyba 60 sztuk, bo ten karton był taki długi w ogóle. Teddy dostaje specjalne kartony dla siebie. Tutaj mam Porsche 911 GT3 i było tylko jedno na cały karton, gdzie wszystkie inne modele były po 3 sztuki. Tu jest jeszcze rejestracja. Tak, super. Moim zdaniem bardzo ładny model. Porsche też zbieram, nie w takiej ilości jak Volkswageny, ale i teraz, uwaga,
Tesla Model X w takiej edycji ze specjalną kartą. Miałem kiedyś takiego Mercedesa, ale poszedł na sprzedaż, ale chyba te to sobie zostawię, bo są ładne. I no, SpaceX jeszcze z bliska. No, moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawe wydanie, warte kupienia, zostawienia sobie na kiedyś, może odda. Wiem, że ten odcinek jest taki bardzo, bardzo krótki. Właśnie udało nam się jeszcze kupić z dziewczyną takiego pięknego kartofla z Biedronki. O, coś takiego. No nie wiem, to by było chyba na tyle na dziś. Nic więcej nie udało mi się kupić. Jeszcze mam za tydzień nadzieję zrobić opening ze Stellar Crown albo z Obsidian Flames. Jeszcze nie wiem, waham się, które 10-15 boosterów kupić. Dajcie znać. Wiem, że seria ta nie jest jakoś turbo mocno oglądana, ale czekam na jakiś wasz odzew. Może coś się dowiem ciekawego. Także tak. Dzięki za dziś i do zobaczenia już niedługo. Siemka.